Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy Wojny Draftów, a moim gościem jest zwykły kibic. Witam serdecznie. Witam, moi drodzy. No już nie mogę się doczekać, co tutaj będzie i przede wszystkim, kogo ty mi powybierasz? Dokładnie, ja już zaczynam, słuchajcie, wybierać. No i możesz podać się zwykły, jaki numerek wybrać, jaką formację. Tu zapłaciłem, to formacja numer jeden, jak tak na początek zaczynamy to. Dobra, no to ja cię wybieram trójkę. O, nie najgorzej jest. W takim razie ja u ciebie kapitana numer 5. O, dobra, ja ci wybieram jedynkę. Dzięki. Kurde, dzięki. Numer 2 u ciebie. Dobra. Okej. Ja ci wybieram też dwójkę. Na razie omijasz idealnie. Numer 3 w takim razie. Dobra. Ja ci wybieram czwóreczkę. A idź mi, panie, idź mi nie wiem gdzie. Numer 4. Okej. Chyba chcesz mi zrobić 100 zgrania. Dobra, ja ci wybieram jedynkę. Pan, jak on tu wygląda na tej fotce. Numer 1. Też. Okej. Ja ci biorę dwójeczkę. Okej. Numer 5 w takim razie poproszę u ciebie. Ajajaj, dobra, ja ci biorę dwójkę. Ty chyba chcesz mi zrobić czerwony perfect link. Wszędzie. Numer 2. Okej, ja ci znowu dwójkę. No i teraz akurat nie najgorzej. Numer 3 w takim razie. O kurde. Tak, tak, numer 3. Dobra, to ja ci dwójkę. Ty mi źle, to było źle. Numer 1. Okej, ja ci jedyneczkę teraz. Kopie, co ty mi tu zrobiłeś? Dobra, numer 5. Dobra, okej, no to ja ci biorę teraz czwórkę. Mhm. Numer 1 proszę u ciebie teraz. Okej, idealnie. Ja ci biorę piąteczkę. Numer 3, poproszę. Dobra. Ja ci numer 2. Ajajajajaj. To też numer 2. Jak ty mi tak. Tak, to ja tobie też tak teraz. Dobra, to ja ci też no nie, znowu. Nie. To ja ci trójkę. Okej, ja ci moment. Czwórkę. Moment. No nie jest najgorzej. Okej, to numer, proszę ja ciebie, 5. O Jezu, dobra, nie, no to ja ci czwórkę. Okej, to numer 1. Dobra, ja ci czwóreczkę. Proszę ja ciebie, numer 2. Okej, ja jedyneczkę. Numer 5. O Boże, ty chyba widzisz te karty, wybierasz wszystkie najgorsze, nie, dobra. Ja ci 3. To plus to, to jest to. Super. Ale to tam coś będzie. Numer, proszę ja ciebie, 2. Okej, ja ci 4. No fajnie. Nie wiem, czy on pod zgranie będzie, ale chciałem, to mam. Numer 2 znowu. Dobra. No to ja ci też 2 za to. Bardzo niedobrze. Niedobrze. Numer 5. Okej, okay. Ja ci numer 3. Ajajaj, numer 1. Dobra, ja ci numer 5. Kurde, jak ty to zrobiłeś teraz? Numer 2. Okej, okay. I numer 4. Okej, okay, no z wielkim żalem numer 4, jeszcze kapitany, no. Tak? No, no to numer 1 u ciebie. Jeden. Jaki numer? Jedyneczka. Jeden, dobra, ja ci trójeczkę. No to proszę bardzo. Trójeczka wpadła. Okej. Okay. No dobra, to my idziemy ułożyć składziki, no i zobaczymy, co ciekawego się zaraz zdarzyło. Wracamy. No to zobaczmy, jaki składzik uwaga, tutaj uwaga, zwykle, co tam jest? Mu. Co? Aleksandru no, na no tak musiałem po zgranie. Wojtek Szczęsny tu z Serie A, a tu przodu jednak hiszpańska liga. No ale dobra. Zobaczysz, kogo jeszcze tam mam na ławeczce? Czeka. No dobra, no zobaczymy. Ciekawy składzik. Dziękuję. Ale z tym Aleksem Sandro. No a ja nie co wiem. Miałem zrobić po zgranie? Tak. Poczekaj, nie wiem, poczekaj. No nie, patrzę na twoją ławkę i widzę Cristiano Ronaldo, Van der Sar, Mane i Hazard. Czy to są a jakieś widzisz żarty? Moją ławkę? A widzisz, wziąłeś pauzę, no to zobaczyłem sobie. Możesz tak? Masz.
A zanim zaczniemy, moi drodzy, to na moim Instagramie trwa konkurs o koszulkę reprezentacji Polski, także wbijajcie w pierwszy link w opisie. No i też, moi drodzy, BetClick rozpoczął BetClick Awards, śledźcie ich sociale, żeby zobaczyć, kto wygrał BetClick Awards. Ale to jest nie fair, bo gościu jest w gazie, bo on przyjechał z tej azjatyckiej nie wiadomo czego i już, o. Ha. O, to jest zupełnie inna gra, więc masz przewagę. A jak wygrasz, to się okaże, że jest taka... Jebala. Rakieta. Nie ma, rakieta. Nie ma! I jeszcze rakietić, ojajajajaj. Dobra, czas na zaplanowane zmiany, bo ja po prostu nie miałem kim grać. Boże, ja takie ustawienie to ja pierwszy raz w życiu widzę tym, co ja to gram. No, ty mi dałeś piątkę obrońców, co ja mam powiedzieć? Lepiej piątka niż trójka. Wow! A ty grasz trójką? Nie, żartowałem, ja gram czwórką, ale tak ogólnie powiedziałem, że lepiej no piątka niż trójka. Ale ładnie, Saul? Jest! Coś mi tu nie stykało, panie! Ten... Ha, ten dobra, pan dobra. Jest jakiś dziwny, halo! Co to są za wymówki? Nie, słabe? No tu bramka, bo on był zasłonięty, ty! Dobrze! O nie. Dobrze! Boże, to był Busquets przecież! Od kiedy Busquets jest dobry? Ronaldo, nie wolno. O kurde! Ojej! Ojej! Ale... No i żółta kartka za niewykorzystaną sytuację. Powinieneś mieć tam ZWC nick, a nie ZWK. Zwykły czarodziej. Dziękuję. Kontera! Kontra życia! Teraz albo nigdy. Albo nigdy. Azart. Piękna piłka. Eden Hazard. Houston, mamy problem. Eden Hazard! Po krótkim w bramkę. Pięknie. Jestem w szoku, Co zrobił? To nie Eden, to ja. Nie no, trzeba przyznać, że mu zeszło. To była FIFA VR. Powiem ci szczerze, że myślałem i miałem nadzieję, że to była boczna siatka jakaś, ale niestety nie. Fenomenalne wykończenie Belga. No, rozegrał się w tym Realu Madryt. Koniec pierwszej połowy, 1-1. Ale nie ukrywam, mój zespół nie prezentuje się zbyt dobrze. Bo to jeszcze. Statystyki jeszcze wyrównane. W innej strefie jesteś, może to dlatego, nie? Co? No, niech tak będzie. Kurczę, no, ale coś tu grają chłopaki. Ło, panie! Bez szans, totalnie. Cristiano Ronaldo. Tego pana brakuje. Ależ teraz tu poklepane, o panie. Trzeba przyznać, że. No, nawet porobione. Coś tam, nie? Pas. Oj. Już do Komana. Koman. Oj. Zatrzymanie. Aspas. I gol. Jaj. Ależ teraz porobili. Na zimno, tak na chłodno go tam zrobił. Nawinął go. Zobaczmy, tutaj może być zaraz trzy. Koman z kolejną akcją. Nie. Komanito. I 3-2. Matko boska. Czy ktoś to nagrywa? Ja już to nie. Tak, ja. Ja już w tej chwili... Ja już w tej chwili. Dziękuję państwu serdecznie. Ależ tutaj powrócili. Powrócili z dalekiej podróży. Kingsley Coman na 3-2. No cóż. Trzeba wziąć się w garść i grać swoje. 70 minuta. Coman. Czemu on nie poszedł Aspasa. Za tym? Aspasa. Aspas. Dy Saul. Nie Aspas. Ma. Jak? Nie. Faul na bramkarzu. Nie, Aspalone. Czerwona nie kartka. Nie ma. Gdzie jest moja obrona? Nie ma. Nie. Wie, że... 3-3 czy spalony? Jaki może spalony? Nie. Gdzie ty masz obrońców, gościu? Ewidentny spalony, nie. Ty przyszedłeś na formacji 1-11? Nie, spokojnie. Bożesz ty mój, bożesz... Aspas! Nie ma gola! On to obronił! Naprawdę? To była obrona bramkarza? Jakim cudem? Nie. Co? O! Nie. Idź mi stąd. Nie. Koniec. No i mamy dogrywkę. O, panie. Co tu za zbiegi akcji jakieś. Co za mecz. Zawirowania. Nie wiem, czy już coś zmieniać. Może no coś tam lekko pozmienię.
Tam wychodzi Bernardo na dole, niekryty. Bernardo! Alaba! Nie! I gol! Ale jak to wpadło? Czy to był gol samobójczy? Ty to nazywasz golem? Kapitalny gol, kapitalne trafienie. Stadiony no. świata. To nie wiem, czy Zobaczmy. To nie aspiruje do... Yeah. Z sitem jakimś takim w ogóle. Yeah. Coś pięknego. Alaba na myśliwym, a bo ma myśliwego. To dlatego. No i upolował bramkę. Na 4-3, no i teraz autobus, panowie. Nic nam nie pozostaje, jak tylko stracić kolejną bramkę. Zobaczmy, Alaba, bohater. Koman, do Alaby. On wie, że tylko Alaba jest w stanie strzelić. Alaba! Broni Loris. Nie ma! Nie! Biegniesz, Roberto. Nie! Jest! Nie! Nie! Jak to była piłka meczowa! Dokładnie, to była piłka meczowa. No i tutaj nie oszukujmy się, nic złego. Ojej, ojej! Nic się nie stanie. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Alaba. I 5-3. Do wow. widzenia. Ale emocje były w końcówce. Nie było. Były. Nie było. O, Pan, ajajaj. No brakło mi po prostu doświadczenia, tak? No, tak. No. Na szczęście nie kończy się ten mecz w karnych. Jeju. No cóż, także, przykro mi. Moi drodzy, ostatecznie wygrywamy 5-3 ze zwykłym. Link do zwykłego znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku. U niego też nagraliśmy rewanż. Także zobaczcie, kto wygrał w rewanżu. Także moi drodzy, ja ci dziękuję zwykły za udział w odcinku. Dziękuję również bardzo. Również bardzo dziękuję. No a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. No i na razie. Do zobaczenia.